Cześć, witam Was w kolejnej odsłonie cyklu narzędzia analizy fundamentalnej i tym razem podejmiemy temat social media, czyli mediów społecznościowych i to, w jaki sposób możemy ten kanał właśnie komunikacji wykorzystać, a nawet w tym przypadku zbadać właśnie w kontekście danego projektu kryptowalutowego. Także serdecznie zapraszam. Narzędzia analizy fundamentalnej, piąta część, media społecznościowe, czyli jesteśmy dokładnie na półmetku całego cyklu, serii filmów właśnie wprowadzających do tego, w jaki sposób można samodzielnie wykonać research danego projektu, stosując właśnie narzędzia analizy fundamentalnej, dzięki którym dowiemy się tak naprawdę, o co chodzi w projekcie, w jaki sposób jest finansowany, jaki problem rozwiązuje, jakimi ludźmi do tego tutaj chce to zrobić, jak się komunikuje poprzez media społecznościowe, jak wygląda dostępność na giełdach, co dzieje się wokół projektu, kwestia tokenów, kwestia tego, jak te tokeny są zarządzane oraz jak jest zarządzana organizacja oraz jakieś tam podstawowe wskaźniki giełdowe. Oczywiście zawsze zachęcam do wykonywania tak zwanego do your own research, czyli samodzielnego wykonywania researchu, rozpoznania projektu przed tym, zanim zdecydujemy się w ogóle zakupić tokeny czy też kryptowalutę danego projektu. Także dzisiaj media społecznościowe. Przede wszystkim ja chciałbym przekazać Wam moje zdanie odnośnie tego, że jeśli chodzi o dowolny kanał z mediów społecznościowych, dowolnego projektu, to warto byłoby, myślę, zwrócić uwagę bardziej nie na ilość, a na interakcję. Uważam tak z tego względu, jako osoba posiadająca dość spore doświadczenie w branży IT, każdy z tych kanałów komunikacji, zarówno Facebook, Twitter, jak i inne trochę mniejsze serwisy społecznościowe, umożliwiają coś takiego jak właśnie zautomatyzowanie tworzenia kontentu, tworzenia treści, czy też odpowiadanie na pytania czy na zapotrzebowania użytkowników, a sprowadza się to do tego poprzez część techniczną, czyli dany serwis udostępnia API, czyli Application Protocol Interface, serię właśnie bibliotek umożliwiających komunikację z daną platformą. I w tym momencie programiści mają bardzo łatwą możliwość, aby na przykład utworzyć boty, które będą automatycznie i same pilnowały wszelkiej jakiejkolwiek interakcji po stronie właśnie tych mediów społecznościowych. Mówię to dlatego i staram się to podkreślić z tego względu, że daje to bardzo po prostu łatwą możliwość nadużyć tych kanałów i po prostu jest niezwykle prosto wytworzyć takiego bota, który będzie nam generował ruch, generował lajki, generował komentarze w danym właśnie profilu społecznościowym, na danej stronie czy na danym kanale. I w tym momencie osoba po prostu mało rozeznana w analizie tych mediów społecznościowych będzie widzieć, że w danym kontekście danego kanału, czy to Facebooka, czy Telegrama, czy Discorda, po prostu jest duży ruch, duże zaangażowanie, a niestety to będzie sztuczny ruch, ruch automatyczny, wygenerowany właśnie jedynie na potrzeby tego, aby było widać, że tak naprawdę coś się dzieje w tym temacie. Dlatego konkretnie chciałbym, żebyście zwracali uwagę w kontekście Facebooka na tak zwaną transparentność strony. Ja te właśnie tematy zaraz przedstawię na konkretnych przykładach. Jeśli chodzi o Twittera, to tutaj retweety versus posty. Osobiście traktowałbym konta na Twitterze bardzo, bardzo ostrożnie, podchodził do pewnych rodzajów kont na Twitterze, zwłaszcza tych, których aktywność sprowadza się jedynie do retweetów, a nie do publikowania samodzielnej treści. Oczywiście to zaraz też pokażę, jak to wygląda. Medium, czyli platforma blogowa. Tutaj warto zwracać uwagę na konto publikujące daną treść, czy jest to konto firmowe, czy konto danej organizacji, czy po prostu są to osoby prywatne, które dalej możemy zweryfikować właśnie stosując metody, które przedstawiłem w poprzednim odcinku, czyli odnośnie weryfikacji członków zespołu. Niezwykle istotną kwestią według mnie jest również tak zwany AMA, czyli Ask Me Anything, i jest to działalność właśnie zespołu odpowiedzialnego za dany projekt, w którym to spotyka się ze społecznością i odpowiada na wszelkie pytania. Bardzo często
Tego typu akcje są ogłaszane na Reddicie, są prowadzone na YouTubie i w tym momencie mamy dodatkową możliwość i potwierdzenie tego, że tak naprawdę za danym projektem ktoś stoi i jakość tego odpowiedzi na pytania zadane przez społeczność tej osoby również dużo może nam powiedzieć o tym projekcie. Także myślę, że warto zwracać uwagę, czy dany projekt organizuje często, a najlepiej regularnie AMA odnośnie swojego projektu. Komunikatory warto właśnie zaglądać na Telegram, na Discord danego projektu. Oczywiście, jeśli jest taka możliwość, to kontakt z supportem poprzez te bezpośrednie właśnie kanały komunikacji. One umożliwiają również kontakt głosowy, także tym bardziej możemy jeszcze się upewnić, że po drugiej stronie, po stronie tego projektu rzeczywiście jest człowiek. Oczywiście support występuje również poprzez korzystanie z czatów, czy to wewnętrznych, poprzez specjalne skrypty, fora, czy też na przykład na takich platformach jak Slack i HipChat. Warto wejść na dany kanał, poszukać tam trochę, pozadawać pytania, kontaktować się z moderatorami, z administratorami, po prostu podrążyć trochę temat, żeby jak najwięcej dowiedzieć się o projekcie, a zdecydowanie media społecznościowe bardzo nam to w dzisiejszych czasach ułatwiają. Teraz może parę przykładów. Przede wszystkim Facebook. Tak, tutaj przykładowy projekt firma Ripple i tutaj jeśli chodzi o transparentne strony, to można się właśnie coś dowiedzieć. Sekcja ta znajduje się mniej więcej po środku w prawej części ekranu. Tutaj dobrze jest, jak organizacja potwierdza, że jest właścicielem tej strony, to akurat w przypadku Ripple tego niestety nie ma. No niemniej jednak jest to jedno z tych miejsc na Facebooku, które jakoś zawsze uwiarygadniają fanpage danego projektu. Jeśli chodzi o portal Twitter, to tutaj na przykładzie projektu EOS i to właśnie o czym wspominałem, czyli tak zwane retweety, czyli podane dalej, albo posty pisane właśnie już samodzielnie. I tak jak to powiedziałem wcześniej, nieraz też spotkałem się z profilami na Twitterze, które jedynie zajmują się tak zwanymi retweetami, a to już jest naprawdę bardzo podejrzane, a jednocześnie bardzo proste do realizacji ze strony programowej. Dlatego myślę, że tutaj tak jest to istotne. I jeszcze raz podkreślę, nie ilość, a raczej interakcja i konkretne odpowiedzi, jakie możemy otrzymać, korzystając z danego kanału w social media. Kolejne narzędzie, czyli Gitter. Tutaj oczywiście zintegrowane dość mocno na przykładzie konkretnych projektów z serwisem GitHub. Tutaj znajdziemy informacje od technicznej strony części społeczności. Będziemy mogli właśnie zobaczyć, jak na żywo programiści między sobą się komunikują, o czym rozmawiają i oczywiście dzięki temu budować sobie własny obraz danego projektu. Oczywiście jedno z bardziej znanych miejsc każdego fana kryptowalut, czyli portal Bitcoin Talk. I tutaj każdy projekt ma swoje podforum, gdzie publikuje wszelkiego rodzaju informacje, linkuje do wydarzeń, do jakichś właśnie powiadomień, także tu ewidentnie również można zaglądać, nawet trzeba oczywiście prześledzić również dyskusję społeczności zainteresowanej danym projektem. Kolejna sprawa, czyli portal Medium, platforma blogowa, tutaj na przykładzie projektu Chainlink. Widzimy, że Chainlink ma swój profil właśnie na portalu Medium i w ramach jego publikują osoby za to odpowiedzialne. Także tutaj widzimy, mamy konkretnie prywatne osoby, które właśnie w ramach tego projektu publikują. Tu widzimy Steve'ego Ellisa, Siergieja Nazarowa, czyli osoby również łatwe do weryfikacji zarówno na portalu LinkedIn, jak i na GitHubie. Portal Reddit. Tutaj również warto zaglądać. Pojawiają się często aktualizacje, ogłoszenia odnośnie działalności w kontekście danego projektu. Także jak najbardziej tutaj również możemy wejść w interakcję poprzez komentarze z konkretnym zespołem danego projektu. Warto również wspomnieć o kontach na portalu YouTube. Oczywiście na filmy, na jakość tych filmów, na częstotliwość publikowania filmów,
na to, w jaki sposób tutaj osoby odpowiedzialne za prowadzenie tego profilu są zaangażowane w komentarze, czyli w dialog z użytkownikami. Myślę, że jak najbardziej również na portal YouTube w kontekście tego projektu warto szukać na oficjalny kanał. I ostatnia rzecz, tutaj konkretnie portal 4chan. Tu również znajdują się dość nietypowe i ciężko gdzie indziej spotkać tego typu informacje w zakresie właśnie kryptowalut i technologii blockchain. Bardzo specyficzna społeczność na tym portalu. Niemniej jednak myślę, że warto również od czasu do czasu prześledzić, co tak naprawdę tutaj się dzieje. Wiem, że Kamil Jarząbek właśnie z kanału Jarząbek często tutaj zagląda i również w swoich filmach komentuje wydarzenia czy dyskusje, które tutaj odnalazł. Także dziękuję Wam za poświęcony czas na obejrzenie tego odcinka. Zapraszam do zadawania pytań w komentarzach, do uzupełniania tego, co tutaj przedstawiłem przez bardziej zaawansowaną część widzów. I jeszcze raz podkreślę to zdanie, które chciałbym, żeby właśnie stało się takim zdaniem kierunkowym tego odcinka, czyli nie ilość, a interakcja w kontekście mediów społecznościowych. Dziękuję Wam, cześć.